spotykamy Pana Wójta tuż po sesji. Za nami siódma sesja Samorządu Gminy Janów Podlaski. Panie Wójcie, najważniejsze informacje, które podejmowali dzisiaj radni? Informacji jest wiele. Myślę, że z najważniejszych jest taka, że przekazujemy już, przejmujemy tak, drogę Werchiś-Kajetanka, a przejmujemy po to, żeby realizować już w perspektywie krótkiego okresu czasu, mówię o rozpoczęciu, tak, inwestycję drogową, czyli podbudowa, asfalt, to co nas czeka i ta inwestycja będzie zaczynała ruszać. No, myślę, że tych informacji jest wiele. Następną, jaką mogę wymienić, bo wiele osób też z mieszkańców pyta o bon energetyczny. Bon dzisiaj właśnie uchwałą został podjęty, więc on też rusza od razu po sesji. Te wypłaty w stronę mieszkańców pójdą. To jest też ponad 100 tysięcy złotych na rzecz mieszkańców. Kolejną jeszcze ważną informacją dla rolników jest to, że z kolei podatek akcyzowy również do końca listopada będzie wypłacany. No cóż, wiele bym dodawał jeszcze, ale wszystko to zmierza w kierunku takim, żeby rozwijać się i za każdym razem, kiedy jest ta sesja, utwierdzam się w przekonaniu, że radni to właściwe osoby na właściwym miejscu. Świetny przykład oszczędności, rozpisany nowy przetarg, wcześniej zerwana umowa na dostawę prądu, energii na rzecz Samorządu Gminy Janów Podlaski i instytucji podległych pod samorząd, tak. I drugi przetarg, i tutaj niespodzianka oszczędności. Tak, to taka dosyć odważna decyzja, ale mocno zaplanowana, przemyślana i przeanalizowana. To jest rozwiązanie umowy z obecnym dostawcą, ponieważ no, nie mieliśmy korzystnych stawek. No i przetarg i wyłonienie najtańszego dostawcy energii. Dzięki temu to jest oszczędność rzędu 23 groszy netto na każdej kilowatogodzinie, co w skali gminy to daje no, grubo ponad 100 tysięcy złotych oszczędności. Tak, spływają fundusze, oczywiście my realizujemy te zadania i mamy środki na to już zabezpieczone, ale też jakby pracujemy w tej chwili nad budżetem już na 2025 rok. No tak na szybko, oczywiście budżet będzie głosowany przez Radę Gminy, ale w grubych liczbach to już wiemy, że ta inwestycyjna część budżetu to będzie ponad 20 milionów w 2025 roku. To jest bardzo duża kwota, która rzeczywiście będzie zauważalna w gminie Janów Podlaski. Natomiast z takich ciekawostek może, ale też istotnych, też tak samo jak wydatki nieplanowane, nie wszystko da się zaplanować w ciągu roku, jak właśnie Pan wspomniał, są zmiany, ale też wydatki, ale też z kolei nie wydatki, a dochody zwiększyły się. A z ciekawostek, no to ponad 200 tysięcy to jest z podatku od darowizn i czynności cywilnoprawnych. Dla wtajemniczonych to dowodzi tego, że no całkiem sporo się dzieje w nieruchomościach w gminie Janów Podlaski. Myślę, że nie bez powodu też. Kolejna rzecz, podziękował Pan radnym i zaangażowanym osobom, które wzięły udział w sprzątaniu domorytów. Zdecydowanie, tak. Czyn społeczny to nabrał nowego znaczenia, ten zwrot, i rzeczywiście jestem bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które wspomogły nas w tych działaniach, a po prostu od serca wszyscy poszliśmy i zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a uprzątnęliśmy na zewnątrz całą nieruchomość, mam na myśli działkę. No, wygląda to zupełnie inaczej, również front budynku, także już widać, że ta nieruchomość zabytkowa, jakże ważna dla Janowa, no, nabiera zupełnie innego wymiaru i wyglądu. Ale też i zupełnie inny wymiar i wygląd mają inwestycje realizowane w Janowie Podlaskim, przynajmniej w tej przestrzeni, nad którą pieczę ma konserwator zabytków. W trosce o tutaj wygląd całego Janowa powiem tyle. To, że w Janowie Podlaskim mamy strefę konserwatorską, wszyscy wiemy o tym, że są wady i zalety tego. Niemniej jednak mówimy o trasie, głównej trasie do Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Tam powstaje po prawej stronie, idąc od Janowa, chodnik. A ten chodnik będzie swego rodzaju aleją, jedną z głównych, myślę, w Janowie Podlaskim. To będzie aleja zarówno spacerowa, do joggingu, a zatem musi być oświetlona. No i konserwator wydał zalecenie takie, aby te lampy nie były przypadkowe, żeby one nawiązywały do takiego starego stylu, który no jakby związany jest właśnie z tym, że jesteśmy no, miejscowością wyjątkową. No i stąd jakby jest też wzrost kosztów. Na to nie mamy wpływu. No, myślę, że oddzięczy się to nam pięknym wyglądem i jasnym chodnikiem, który już wkrótce. Po odrzuceniu, po uchyleniu, nieprzegłosowaniu uchwały na parkan
który z kolei parkan do renowacji zgłaszała parafia Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim, no byłem zobowiązany do tego, żeby podjąć szybką decyzję, aby te pieniądze nie przepadły w ramach tego działania. No i kolejnym projektem właśnie, nazwijmy to z kolejki na liście rezerwowej, był ten parkan zabytkowy przy ulicy Sienkiewicza. No i oczywiście następnego dnia po sesji złożyłem wniosek o zmianę tego zabytku w ramach Polskiego Ładu. No i czekamy na odpowiedź, ale uspokajając, my takie działanie już podejmowaliśmy przy okazji Stadniny Koni w Janowie Podlaskich. Tam była zmiana związana ze stajnią zegarową. Ze stajni zegarowej zmieniono na stajnię numer 3. Tak, i ta dotacja przeszła, to już jest potwierdzone na stajnie numer 3. Także czekamy spokojnie na odpowiedź, no a już pan dyrektor już teraz podziękował tak Radzie za przychylność. Podczas sesji, 7 sesji Rady Gminy Janów Podlaski pana wystąpienie i specjalne podziękowania panu wójtom i radnym Gminy Janów Podlaski. Za co były te podziękowania? Znaczy, to były podziękowania przede wszystkim za to, że zarówno pan wójt, jak i wszyscy radni dołożyli wszelkich starań, by pieniążki, które są z Polskiego Ładu, były przeznaczone na renowację zabytkowego ogrodzenia, które jest w katastrofalnym stanie od strony ulicy Sienkiewicza. Na to ogrodzenie wielokrotnie, jak gdyby już informowałem organ prowadzący, czyli starostwo powiatowe, ale niestety brakuje jakby środków finansowych na ten cel. Do tej pory nie udało się tego ogrodzenia wyremontować. Dodam tylko, że to ogrodzenie jest naprawdę niezwykle ważnym i istotnym miejscem dla nie tylko mieszkańców Janowa, ale również dla turystów, ponieważ w tym ogrodzeniu jest przepiękna altanka. Ona jest widoczna od strony budynku szkoły. I wraz z remontem tego ogrodzenia również będzie odrestaurowana i udostępniona dla mieszkańców gminy Janów Podlaski, jak również dla wszystkich osób, które będą odwiedzały gminę Janów Podlaski. Będzie można gdyby zwiedzić tą piękną, przepiękną altankę z przepięknymi sklepieniami, gzymsami, więc mam nadzieję, że restauracja tego ogrodzenia zapewni wszystkim piękne walory widokowe. Dokumentacja na remont tego ogrodzenia wraz z tą altanką jest już jak gdyby gotowa. Wystarczy jak gdyby ją uaktualnić. Oczywiście przedmiary, kosztorysy na nowo przygotować. No oczywiście wszystkie zgody ze strony konserwatora zabytków, jak również z nadzoru budowlanego trzeba uaktualnić. Ale wiem, że zgoda już na to jak gdyby restaurację ze strony konserwatora zabytków była i mam nadzieję, że obecny konserwator pan Bojczuk nie będzie miał przeciwko temu nic, jeśli chodzi o remont tego ogrodzenia. A dodam tylko, że przede wszystkim walory estetyczne, walory jak gdyby kulturalne, ale przede wszystkim jest to ogrodzenie, które na tą chwilę ma ogromny wpływ na to, że mieszkańcy Janowa obawiają się przechodzić obok tego ogrodzenia. Czyli kwestia bezpieczeństwa jest tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Co prawda, jak gdybym z różnych jak gdyby względów nie miałem okazji wcześniej współpracować z panem wójtem czy z radą gminy, ale widzę, że wszystkim radnym, jak również panu wójtowi, bardzo zależy na tym, żeby ta współpraca była na bardzo wysokim poziomie. Pomimo, że Rada Gminy czy Samorząd Gminy nie jest organem prowadzącym dla naszej szkoły, to mimo wszystko jak gdyby ta współpraca jest bardzo dobra i to nie tylko dlatego, że jak gdyby przekazywane są na tą chwilę te środki na odrestaurowanie tego parkanu, ale również dlatego, że bardzo interesują się losami szkoły Rady Gminy. To jest naprawdę bardzo ważne. No i spotkania z panem wójtem mają jak gdyby ogromne znaczenie, ponieważ myślę, że w przyszłości jeszcze nie jeden jak gdyby wspólny projekt przygotujemy i wykonamy. Szkoła, jak również internat wkomponowane jest jak gdyby jako obiekt zabytkowy wraz z kolegiatą, więc myślę, że zarówno gmina, jak i wszyscy powinniśmy dokonywać wszelkich jak gdyby starań, by
nie tylko jak gdyby kościół, ale również i szkoła, i internat mieli zapewnione jak gdyby to finansowanie, bo szkoła w Janowie w przyszłym roku będzie obchodzić piękny jubileusz 80-lecia, połączona wraz z zjazdem absolwentów. Jest to jak gdyby też przyczynek ku temu, by pokazać absolwentom, że szkoła jak gdyby idzie w bardzo dobrym kierunku. Mamy naprawdę wielkie sukcesy, jeśli chodzi o egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe, jak również uczestniczymy w różnych projektach. Młodzież wyjeżdża w ramach Erasmusa na różne staże zagraniczne, Węgry, Grecja, Włochy. Więc myślę, że tutaj staramy się jak gdyby umożliwić uczniom jak najlepsze warunki rozwoju. Jak również nauczyciele i pracownicy dążą do tego, by o tej szkole mówiło się bardzo dobrze nie tylko w powiecie bialskim, ale również w województwie i na terenie całej Polski. Dlatego też mamy i uczniów z całej Polski w klasie hodowca koni. Od wielu lat jak gdyby mamy w tej klasie uczniów spoza granic naszego też kraju, a więc Białoruś, Ukraina, Włochy. Więc jest to znaczące znaczenie tej szkoły jak gdyby na terenie nie tylko kraju, ale poza granicami. No, nie można nie wspomnieć tutaj o sukcesach w taekwondo. No tutaj jak gdyby od wielu lat jesteśmy, nasza młodzież w zasadzie uczestniczy w zawodach międzywojewódzkich, ogólnopolskich, na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata. Ja myślę, że jest tutaj co mówić na temat tej szkoły, tej placówki, bo naprawdę jest wiele sukcesów. Dodam tylko, że od wielu lat nasza szkoła, nasze technikum janowskie jest wymieniane w rankingu Perspektyw jako jedna z najlepszych szkół, nie tylko tutaj w powiecie bialskim, ale również w województwie lubelskim. To jest bardzo miłe i tutaj podziękowania wszystkim nauczycielom, chylę czoło, jak również i pracownikom instytucji, z którymi szkoła współpracuje, czyli Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, Hotel Zamek, bo tutaj jak gdyby najbardziej z nimi współpracujemy, jeśli chodzi o technikum. A w liceum to oczywiście Naddwórzański Oddział Straży Granicznej we mnie, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie z oddziałem Białej Podlaskiej. Tutaj też ogromne sukcesy. No i oczywiście jeszcze nie zapominamy też o Policji, Komisaracie Policji w Janowie z Komendą Miejską Białej Podlaskiej. Chociaż no, ten kierunek cieszy się już mniejszą niestety popularnością z roku na rok.